bohaterowie wielkich powieści przekonywali nas do siebie swoją wielkodusznością czyli takimi czynami, które pokazywały szczerość ich serca, hojność ich postępowania i ta hojność, ta wielkoduszność powodowała, że bardzo lubiliśmy te postacie i właściwie mieliśmy taką nadzieję, że będziemy mogli je ich życie w jakiejś formule naśladować, będziemy mogli je odtworzyć. Otóż święty Paweł dzisiaj mówi o tym, że to właśnie Jezus był wielkoduszny, ponieważ okazał nam swoje miłosierdzie. Na życie nasze wieczne. To znaczy, żebyśmy uwierzyli w to, że to, co się dzieje w dziedzinie odpuszczenia grzechów, przyjęcia grzeszników, to wszystko zmierza do celu ostatecznego, który my przyjmujemy. Dlatego takie, taka wielkoduszna miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa, ona powoduje, że my otwieramy nasze serca. I w kategoriach celów ostatecznych kształtujemy nasze życie. Właśnie także na wzór wielkodusznego serca Jezusa Chrystusa, Pana naszego.